Witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Demon, a to jest kolejny odcinek South Park Kijek Prawdy, więc tutaj no klasycznie, gra się nie zapisuje tak jak powinna i jest gnujo generalnie, ale questy mamy chyba wykonane to co trzeba i pójdźmy sobie teraz tutaj, zauważyłem, że to jest taka ciekawa rzecz. Tu zakręciłem ten kran, bo myślałem, że tam jest jakieś przejście, ale nie, my żeśmy tu jeszcze nie byli, słuchajcie. Tak to jest układ, zejdziemy sobie na dół. Co my tu mamy? Na pewno jest dosyć ciekawie. Żaden szkielet na mnie nie naskoczył, więc nie jest źle. Kruka, Damien, tatuaż, pentagram. Ej, czekaj, tutaj będzie jakiś... tu będzie jakoś czarne przebędą. O kurde ty. What the shit? No to dawaj, nie wiem z czym ja będę walczył. Nie wiem, co ja robię tutaj, ale spoko. Trochę was jest, chłopaki. No. Ale odpycham ich ataki, więc nie jest źle. Okej. Okay. Na co wy jesteście podatne, niesamowite fąfle? Wy. No może być 6 przeciwników. O kurde. Albo więcej? Brak, podatny na mróz. Wielkie nietoperze są podatne na mróz. Ale czy ja mam jakieś z mrozu rzeczy? No właśnie, kurde, niekoniecznie. Ale na pewno mam. W tego głównego uderzę. O, to może się przydać. I bydziąks. Coś tam dostały, niewiele, ale dostały. Teraz tak, zobaczmy co ty mi możesz zaoferować. W zasadzie to fajnie by było niszczycielski atak przypuścić na tego. Może coś z tego ciekawego wyjdzie, z tego. Może. On czasami dosyć fajne rzeczy tutaj robi tym chaosem. Tarcza. Mogło być lepiej. Nie ukrywam, jest to coś takiego. No, tyle? Regeneracja, oh fuck. Dobra, ten... Aha, mogłem kontrę, nie zauważyłem, sorry. Dobra, co jeszcze? No to skoro ty się leczysz, to ci dam troszeczkę ognia. O, sorry, ale niestety nie wyszło. Kurna, znowu regeneracja. Spokojnie, jak na wojnie, damy radę. Nie martwcie się, to jest kwestia czasu. Ten? O, ten. Poszedł. Dziękuję. Mam tu tarczę, więc za dużo to mi one nie zrobią, no sorry. No. Tak to wygląda, a nie inaczej. Okej. Okay. I młot. Tego. To nie toperze, myślałem, że to jakieś te diabelskie pomioty. O, dobra, ten. Odbiłem jego atak i koniec, po robocie. Spoko, mi się to podoba. Ekstra mocy, kładczek futra. Człowiek krab. No nie będę mówił, to wygląda dosyć niepokojąco. No co ja wam będę gadał tutaj? O, skała jest do rozwalenia. Nie. Kurde, i nie wiem jak to zrobić teraz. Bo tam jest wejście do Chin Pokémona, ale za bardzo nie mam jak go tutaj zebrać tego Chin Pokémona. No dobra, może to później trzeba będzie zrobić, nie wiem. W każdym razie to jest... Chodź. No będzie ich mnóstwo? O matko, nic się w tej kwestii nie zmieniło. Rozkwaszony. Dobra. Znowu bierzemy sobie nagrodę. Nie jest to ostry jak brzytwa kieł. Ciekawe po co. Tu będzie ostateczny żul? Czy coś? No nie wiem, pytam. Bo to były te nietopyzdrze. Ciekawe gdzie ja dotrę. Naszywka z egzo... Uuu, kurde ty. Sporo rzeczy dostałem. Tu jest drabina na górę, ale sobie pójdziemy jeszcze tu. Nie wiem jak tą skałę. Co z nią zrobić. I tej kupy też nie mogę ruszyć w żaden sposób. Być może to muszę jakiś, nie wiem, jakiś item zdobyć czy coś. Nie mam pojęcia. Tamtej skały nie ruszę, to czyń Pokémon tam jest, ale nie ruszę jej.
Gdzie ja wyjdę? Ło! Studzienko kanalizacyjne, serio? Ej, masz. Dobra. Zastanówmy się w takim razie, gdzie ja mam teraz iść? Kawa, ale czy ja chcę? Czekaj, bo mi mówiliście, żebym do kościoła poszedł. Bo tam ponoć Saigon jakiś będzie, tam jest kościół. I tu jest A, nie byłem tam. Ej. To ma sens, dobra. Do Chinatown się przeniesiemy, tylko gdzie ja teraz jestem? Tutaj. A tam jest flaga, tak? To może pójdziemy sobie w tamtą stronę, skorzystamy z tej flagi. Przeniesiemy się do Chinatown, no wiecie o co chodzi, po prostu muszę tam dotrzeć szybko. Chcę tam dotrzeć szybko, więc że tutaj na kawę mógłbym zajść, ale... Mogę tam pójść jednak. Czyli jednak tutaj byłem z tym. No przechodziłem tu przecież, kurna, zapomniałem. I co w kościele za Saigon ma się dziać, ha? Zaraz zobaczymy. Chodzimy do kościoła. Może być grubo, z tego co mówiliście, ale nie wiem co się będzie działo. Na razie jest spokój, jest spokojnie. Na razie. Co nie znaczy, że później też tak będzie. Są tutaj te... konfesjonały to się nazywają chyba, nie? Nie wiem, dawno nie byłem, może się tam nazewnictwo zmieniło. Tu jest coś. Okej. Są te reflektory. I co ja mam... Coś ma to zmienić, że ja zmieniłem je, czy coś? Tite. Spoko, poczekajcie chwilę. Może tędy najpierw. Weszliśmy na zakrystię, chyba, nie? Znaczy, to nie wiem, czy to tak się nazywa. Tutaj ksiądz jest. Chłopięca smycz! Sądziłem, że będą tego typu żarty. Ja sądziłem, że tak szybko, ale sądziłem, że będą, bo w South Park... się nie szczypie, jeśli chodzi o takie rzeczy. Jasne, mamy kościół. Nie wiem, czego wy oczekiwaliście, że ja... Święty Piotr. Naszywka z duchem. Że jak ja wejdę do tego kościoła, to jako, że ja demon się nazywam, to ja nie wiem, będę się zwijał z bólu, czy coś? Nie, spokojnie. The Lord give it. Lord take it. Dobra, no to tutaj wszystko. W tym biurze. Tutaj żeśmy otworzyli. A, mikstura. Dobra, nieważne. To jeszcze możemy sobie pójść tu. Chyba, że ten krzyż mam uderzyć, a nie, nie mogę. Co to jest? No, światło i... Czy w tym kościele jest jakaś tajemnica, której jeszcze nie odkryłem? Czy coś tu ma się dziać? Czy coś? Na razie jest tylko światło i tyle. Czy zgasiłem światło i nic nie widzę ciekawego. Więc nie wiem, czemu kazaliście mi tu pójść. Bo tu nic nie ma. Tak mi się wydaje przynajmniej. Tu nie mogę wejść w ogóle. Więc... Dobra, może tak, reflektory. A nadal krzyż to krzyż i nic tu się nie zmieniło. I don't know. Możemy zapalić, o, i na jedno wyjdzie. Dobra, wyłazimy stąd. Myślałem, że to jest zamknięte. To było zabawne. Dobra, zrobione. I co? Dalej? Nie mam pojęcia. Może tu mam coś? Ej, poczekaj. A, mam, dobra, mikstura jakaś. Może na komisariat? Możemy spróbować, zobaczyć co tu się będzie działo. Tak tylko, żeby zobaczyć co tam będzie, co jest na rzeczy. Co się działa tutaj? Maybe later, okej, trzymam się za słowo, że later. A, dobra, tutaj możemy pójść. Mikstura leczenia, dobra. Ołówek. Mogę z tobą pogadać, Fonfel? Nie mogę. Czy ja tu jeszcze... A, szafki mogę obszukać. Akta Randy'ego dotyczące prowadzenia pod w... Aha, pendrive jakiś dostałem. On tylko $0.50 kosztuje ten pendrive? Portret pamięciowy penisa. Okej. Nadal to tyle? Jestem troszeczkę zawiedziony, bo stwierdziłem, że jak będę... sobie, wiecie, latał po tym mieście, to jakieś niesamowite rzeczy ogarnę. O czym ty mówisz w tej chwili? Halo. Przepraszam, czy ty jesteś pod wpływem jakichś dziwnych środków? Ej, tu można wejść. Można kamerę rozwalić, to jest pewne. Zaraz sobie pójdziemy na drugie piętro, jeszcze zobaczę co tutaj jest. Uuu, ej.
Można to, dobra, ale... Come on a quieter day, I'll take you on a ride along. I'll be way more careful than I was with the last kid. A tu musi się dać wejść. Hey kid, find the key and bust me out of here. Mam cię stąd wydostać, klucz do celi jest potrzebny, a ty? You don't talk, huh? Me neither, that's why they won't let me out. Aha, to teraz można tam coś ten? Mam znaleźć klucz, tylko nie do końca wiem, gdzie tego klucza szukać. Przy tym ziomku? No nie, nie mogę. Czyli możliwe, że te klucze są gdzie indziej. Po prostu trzymane. Dobra, wejdziemy sobie na górę, zobaczymy, czy jest jakiś klucz. Czy ja coś w ogóle znajdę tutaj, bo póki co to się nie zapowiada nic ciekawego w tym komisariacie. Pewno wszystkie kamery im porozpierdzielam jak leci, ale no to... Sprawa drugorzędna, że tak powiem. Evidence room. Pokój z dowodami. Jest Chin Pokémon. Królitech, no spoko, ale nadal to jest nic. Chyba, że tutaj mam coś nacisnąć, wtedy się coś zmieni. Czekam na jakiś rozwój akcji! Nie. Odejdź. Dobra, mamy. Gotówka, nadal nic. Why, Leo, why? O, kurde, ty. Tam można coś jeszcze wejść, tylko się jeszcze zastanawiam, co? Oj, póki co to nie wiem, czy cokolwiek tutaj znajdę. Jest torba na pewno. Jakaś peruka, dobra, ale nadal... Nie wiem, jak tutaj wejść. Czy tutaj trzeba jakoś... No nie wiem, co tu trzeba zrobić. Bo na bok się nie da. A można tutaj zejść po prostu? Nie, nie można też. Ja nie wiem. Dobra, wyjdźmy po prostu z tego pokoju dowodów. I tyle. Po prostu wyjdźmy stąd i idźmy dalej. Może dalej, tu gdzieś, w tą stronę bardziej będzie coś ciekawego. O! Mogę kupować różne rzeczy zaś. Ciekawe. Nie wiedziałem, ale już teraz wiem. Arm yourself, it's crazy out there. Damien Thorn, missing. Okej, okay, jakieś rzecz. Ło, potrafisz tutaj wchodzić? Ale kufel ty. To może... Nie chciałem do końca tego robić, ale skoro tak się da, to czemu nie? Tu jeszcze sobie wejdziemy, tam mogę do tego, do Locker room. Brzmi ciekawie, ale wejdziemy sobie jeszcze tutaj. Aha, i mogę tylko tutaj wejść? Czy gdzieś jeszcze coś to jakoś prowadzi dokądś? Emergency exit. Po prostu wszedłem, a mogę jakąś broń sobie wziąć? To było wesołe, nawet bardzo. Ja bym był zadowolony. Wiecie, jakbym miał przewagę, kurde, nad wszystkimi. O ja, broń palna, klucz do celi, jest! Dobra, dzieciaku, jednak mogę cię chyba uratować, jakby nie było. Locker, no to teraz mamy już otwarte, tekturowa rurka przy okazji, ale to tak, sprawa drugorzędna nadal. Emergency exit. I można teraz stąd zejść, pewnie tamto drabiną. O, dokładnie. Tak jest. Ty, ale tu można było wejść generalnie. Tu można wejść. O kurde. Cześć. Well, looks like you caught Santa checking the police database to see who's been naughty. You wouldn't tell on Santa, would you? Chyba nie? Naszywka samuraja, naszywka z demonem. Nareszcie coś, co jest dla mnie. Jej! Możesz to jeszcze pogadać? Co wy macie z tym pierdzeniem na jaja? O co wam idzie? Kto tak robi? Zrobiłeś tak kiedyś komuś? Stwierdzę, że tego nie słyszałem. Pójdę po prostu dalej i tyle. Musimy zejść na dół sobie. Musimy uwolnić tego dzieciaka. Coś czuję, że będzie Saigon dzięki temu. Ale o to chodzi. W ogóle dlaczego klucz trzymają w szafce, gdzie on tam jest? Nie wiem. Coś do celi. Co? Po prostu? Masz klucz, możesz, może wyjść? Sądziłem, że będziesz miał coś przeciwko. Nie! What? Now finally I can go see a Disneyland that hasn't been snuck into prison in some kid's asshole.
Get out of here and leave me alone, pervert. Okej. Okay. Zrobiłem chyba coś dobrego, tak mi się wydaje, ale jakoś tego nie czuję. Idźmy dalej, po prostu idźmy dalej. Nie wiem, co się dzieje w tym odcinku. Po prostu uwolniłem kolesia, nikt nie miał nic przeciwko. Idźmy dalej. Święty Mikołaj. Jest okej, okay, jest okej. Okay. Znaleźliśmy świętego Mikołaja na dachu komisariatu. Spoko. Czy gdzieś możemy te questy jednak robić? No bo ja tutaj nie widzę niczego ulepszenia w ogóle dostępne jest. Naładuję twój atak do takiego poziomu, że błyskawica przeskakuje na dodatkowy cel. Dobra. Jest git. Czekaj, to gdzie my musimy iść w zasadzie? Bo jesteśmy tutaj. Znajdź paczkę fajek gdzieś w South Parku. Dobra. Czyli musimy stąd wyjść, a w zasadzie to musimy iść tam, w tamtą stronę. Police Station. Okej. Ciekawe, czy tutaj mogę coś. Mogę. Mogę tu wejść? Czy nie? Czy tylko mogłem sobie to rozwalić? Mogłem tylko sobie to rozwalić. Aha, spoko! Nie mogę do środka, nie mogę. Kot. Dead. Ta gra mi się podoba, tu można bić koty. Tower of Peace, klucz do wieży pokoju. O, dzieciok! Dobra, następny dzieciak jest ogarnięty. Ciekawe, gdzie będzie reszta. City Walk. Ej, oni chyba mogą mi papierosy dać. Take your stupid hair and leave. 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 Mam włosy zmienić po prostu? No może mam po prostu czapkę założyć, ty nie wiem. Nie mam pojęcia. Uczesanie, może po prostu... Mam uczesanie zmienić na jakieś inne. Tylko na jakie? Łysa czacha? Take your stupid hair and leave. Take your stupid hair and leave. Ale ja zmieniłem włosy przecież teraz. Nonkonformista. No. Czarna kawa, no dalej. Znajdź paczkę fajek gdzieś w South Parku. Take your stupid hair and leave. Mam się tłuc po prostu z nimi. Ja myślałem, że muszę fryzurę zmienić. Kurde, dla was fryzurę zmieniałem, wyciecie malinowe. Niewrażliwy na wkurzenie. Oni się nie wkurzają, da? Trudno. Nie zmienia faktu, że dosyć ładnie dostaną. No nie wiem, czy to zadziałało tak, jak do końca bym chciał, ale okej. Co ja mam zrobić? Po prostu na was chyba tak szczelę tą błyskawicą i tyle. Ło! Grubo! Poszli! A nie, ten jeszcze. Musiałem po prostu trzymać, dobra. Czy ja... A nie, nie mogę po prostu was tak zaatakować. Nie ma problemu. Ja cię podpalę, ziomek. A! Poszedł! Yeah! Tego po prostu muszę... O, po prostu go muszę pizgnąć. I leży. Tyle? Koniec? Nie wiedziałem, że muszę ich zaatakować, serio. Papierosy, przedmiot zadania, super. Zapalniczka, ale ja już mam ogniste ataki. Mi by się przydały takie na mróz ataki. Bo te dosyć często były na tym. No spoko, jak nie ma to ten, to nie będę narzekał. A tu następnie jakiś ziomek jest ty. Umfail, mogę do ciebie iść? Who? What? Hey, guess I hit a little hard at the bar this morning. Thanks for waking me up, kid. You on Facebook? Znajomy, ale jakby nic mi to więcej nie dało. Nie, to nie to. Te szczury to pewnie i tak zastosuj, aby rozpę... Jestem? Czyli co, trzeba po prostu się odwrócić, tak? Nie w tą stronę. A, w tą stronę, tak trzeba to zrobić, dobra. A! Ej, poszło. Tylko gdzie my teraz... Kawałek tkaniny. Gdzie my mamy dotrzeć teraz? Tędy. Hotel. Mapa. Gdzie ja idę? Moment. Gdzie ja w ogóle właściwie jestem? Teraz. Byłem przy tym. To ja gdzieś tu chyba idę. W
ten las. Nie mam je na mapie w ogóle. Nie, nie, spokojnie, ja wiem gdzie jestem, tylko... What the shit? Jesteśmy w lesie. Nie, tam są wilki. Podjąłbym z nimi walkę, ale troszeczkę jednak... Nieważne. One mnie po prostu grzmocą, naprawdę? To okrutne! Mogę je jakoś spacyfikować łatwo? Podatny na ogień. Tylko czy ja mam ten ogień założony teraz? Nie jestem pewien. Podatny na ogień to jest też to w sumie, no to... A! Będzie po... Kurde, ty nie żyjesz, stary? Dlaczego? Mikstura leczenia duża. Dobra. Weź mu... czekaj. Burrito muszę mu dać. Mikstura many. Gdzie to jest to do odnawiania życia? Chłopaka. Mikstura odrodzenia. Masz! Zjedz! Burrito Fonfel. Super. Jolo. Niech będzie. Te wilki mnie dymają po prostu. To jest straszne. Zaraz zobaczymy, co tam wypadnie. Nie! Wow! Burza chaosu. Nieźle. Całkiem wpyte. Bycie do księżyca. Co? Na to się nie zgadzałem. Nie ma takich... Ej, nie ma takiej zabawy. Już był koniec walki. Jeszcze następny przylos. Dobra, ten nie żyje. Jeszcze drugiego trzeba rozwalić. Tylko jak? Leczniczy dotyk na ciebie. Okej. I teraz sprawę, gdy zacznie błyskać. Spoko. Święte obrażenie. No nie! Never ending story to będzie, ja patrzę. Dobra. Koniec. Spoko, ja tak mogę jakiś czas, naprawdę. Fuck, przejeba. Skoro już tak robimy, to git. Gień, cieciu. Koniec, po robocie. Te wilki są przerażające. Z racji tego, że są po prostu straszne. Ale dużo expa dają. Dobra, wiecie co? Ja chyba się wrócę, naprawdę się wrócę, bo to nie był dobry pomysł, żeby tutaj iść. Ten, nie tędy, nie tędy! Kurna! Nie wyjdę stąd teraz. Tamten... O nie, nienawidzę ich. Ten padł, ale jeszcze drugi jest. Jezu, to jest jakiś dramat, naprawdę. To nie o tyle, że oni są trudni, oni są upierdliwi. Zobacz, następny, jeszcze jeden. Dobra, wiesz co? Weź mu. Miksturę mocy daj. Bo tu będzie ogień grubo. Ohyda, fuck. Dobra, dobra. Po robocie, już po walce. Nie przywołał sobie teraz sojusznika, to niech teraz ginie. Super. Ale no, walki są dosyć ciężkie, chociaż fajnie, dosyć łatwo się nabija wszystko. Wszystko dosyć łatwo tutaj nabijać na nich, więc nie ma takiej tragedii, aczkolwiek cudownie to bym nie powiedział, że jest. Dobra, zapiszemy tutaj grę, nie będę się kręcił już w tym odcinku tutaj. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie tego odcinka, zapraszam na mojego Facebooka, którego macie w opisie, zapraszam do innych filmików i na razie!